Emerytowani pracownicy Urzędu Miasta i Gminy mieli okazję spotkać się z obecnymi władzami naszego grodu. Kolejne spotkanie na tym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Miłym pamiętać, gdy o tych, którzy przeszli na emeryturę i nie są już bezpośrednio związani z dawnym. Takie intencje kierowały władzami naszego miasta, którzy zaprosili. Robimy, co mamy zamiast zrobić. Przychodzące. Uczestniczyli w nim burmistrz pan Jan Koziołek, którzy podziękowali przybyłym za długoletnią pracę. Podobnie jak pierwsza kwatera budowana według najnowocześniejszych. Czas miał szybko przy kawie i ciastkach. Zostaliśmy zmuszeni właściwie przez Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska. Spotkań wspominano dawne lata, ale rozmawiano o Wydziale Zielonogórskim jako pierwsi w województwie, nie wiem, czy to jest wyróżnienie. Świąteczną goście obdarowuje się prezentami i na tych spłacone. Oprócz tego paczki świąteczne. Praktycznie ekologiczne. Chciałbym na powiedzieć, że kucznia określona nagroda, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Fenix oferuje na korzystnych warunkach ubezpieczenia w pełnym zakresie. Zapraszamy do naszych oddziałów i przedstawicielstw. Pamiętajcie, z nami bez ryzyka. Uwaga mieszkańcy! Święta tuż. Kapia nie powinno zabraknąć na żadnym wigilijnym stole. W sklepie rybnym przy ulicy Polnej od wtorku 19 grudnia będzie prowadzona ciągła sprzedaż karpia żywego. Zapraszamy do sklepu od godziny 10 do 18. Królewski Karp czeka na Ciebie. Szogun zaprasza codziennie od 12 do 24. Szogun to dyskoteki i dancingi. Szogun to smaczne i tanie posiłki. Szogun to miła i kulturalna obsługa. Szogun to miejsce, gdzie wyprawiasz każdą imprezę okolicznościową. Organizacja strefy to nie problem, a zapewnić to blisko cmentarza i szoguna. Szogun zaprasza na bal sylwestrowy i informuje, że są jeszcze wolne miejsca. Bilety z pełną konsumpcją, 110 zł od pary. Właściciele i obsługa szoguna z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składają wszystkim klientom życzenia zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Zapamiętaj, tylko w Szogunie spędzisz miło i przyjemnie wolny czas.